Cześć kochani, witam Was serdecznie. Witam Was serdecznie rano, jak widzicie. Moja cera przeżywa, nie wiem co, stresy wakacyjne. No dopiero właśnie pogoiłam wszystko, więc nie jest tak źle, bo to już tylko stróbki, no ale dobra. Jak widzicie, moje paznokcie już wołają o pomstę do nieba. I wybieram się dzisiaj robić nowe pazurki. Rano już wstałam, ugotowałam kapustę na gołąbki, właśnie porozbierałam ją z tych liści. Mięso rozmroziłam mielone, zaraz ugotuję ryż i przygotuję te gołąbki, wrzucę do piekarnika i będę mogła jechać. Dzisiaj również jadę zarejestrować naszego Polusia, dlatego że opowiem Wam historię. Od kiedy dostałam auto od rodziców, to tak sobie po prostu stoi, no bo nie jest dla mnie pilne, żeby w tej chwili go rejestrować, płacić ubezpieczenie, po prostu szkoda mi było pieniędzy przed wakacjami. Mówię, wrócimy po wakacjach, to zrobimy. Ale sytuacja jest taka, słuchajcie, że mąż 3 tygodnie temu oddał auto nawet nie do naprawy, tylko do posprawdzania, do nabicia klimatyzacji, no przed wakacjami. No i okazało się, że wtryski są do regeneracji. I wtryski do regeneracji poszły do Łodzi, wtryski z regeneracji jeszcze nie wróciły. Do naszego wyjazdu zostały 4 dni, nie mamy auta, nie mamy żadnej pewności, że to auto będzie. Mamy ogromną nadzieję, że tak się stanie, bo tak firma nam mówi, że na pewno do soboty auto dostaniemy. Ale różnie być może, dlatego będzie troszkę śmiesznie, ale raczej skłaniamy się ku temu, że jeżeli nie wyjdzie, jedziemy Polusiem moim, dlatego trzeba go zarejestrować, ubezpieczyć i tak dalej. Nie wiem, jak my się wepchamy do tego Polusia, bo my standardowo jeździmy z 4 albo 5 walizkami. My tak już mamy po prostu. Już ostatnio, jak Wam pokazywałam, jak się pakuje na wakacje, to pisałyście, bo że my bierzemy jedną walizkę na 2 tygodnie, a tyle się pakujesz. No tak mam. Tak mam. Lubię mieć wszystko przezorne, ubezpieczone i tak dalej. Pod każdym względem. Tym bardziej zawsze myślę, że jedziemy autem. Chociaż podejrzewam, że jeżeli już pewne będzie, że jedziemy Polusiem, będę musiała ograniczyć troszeczkę walizki, dlatego że połowę, wiecie, jak to bagażnik w Polusiu, jedna walizka tam wejdzie. Ignacy będzie siedział z tyłu i koło niego trzeba będzie pozapinać tam jakoś bagaże. No wyjścia nie będzie. No lepsze to niż jechanie autobusem, tak? Znaczy ja nie mam nic do Polusia, Polus jest cudowny, na szczęście ma klimatyzację, bo nie wiem, jakbyśmy tą drogę przeżyli, ale jest malutki i no, życie. Zobaczymy, jak to będzie, ale tak naprawdę ja dzisiaj mam dzień wolny, potem 3 dni do pracy i jedziemy. Jedziemy nad morze odpoczywać. Już naprawdę mamy gdzieś to, jaka pogoda będzie. W tamtym roku było to dla nas tak na maksa ważne, żeby było cały czas ciepło, teraz już nie jest. Mamy tyle planów, chcemy zobaczyć park wieloryba, chcemy się wspiąć na latarnię w Niechorzu i pójść na nią do Niechorza. Piechotą, po prostu, nóżkami. Mamy ochotę odwiedzić muzeum tam, mamy ochotę pojechać do pobliskiego Pobierowa. I mamy kupę planów, mamy z boku ogromny basen w hotelu, więc na pewno w razie niepogody nudzić się nie będziemy. Przede wszystkim będziemy rodziną, będziemy razem i spędzimy ten czas najlepiej jak się da. Jestem po prostu niesamowicie pozytywnie nastawiona, mój mąż też, no to co może pójść nie tak, nie? Dobra, ja w tej chwili kończę, tak jak mówię, o 10 wybieram się na paznokcie. W planie mam błękity na paznokciach i u nóg, i u rąk. Jak to wyjdzie w praniu, to nie wiem, bo za każdym razem, kiedy idę do mojej Dorotki i obejrzę tą całą paletę nowych kolorów, ona za każdym razem ma coś nowego, a te odcienie od Natalii Siwiec dla Indigo, tak, to Indigo, dobrze mówię, czy Indigo? Indigo chyba, zawsze zapominam. Naprawdę powalają mnie po prostu na kolana. Od tych żółci, błękitów, zieleni, mięty, czerwieni, róży. Wszystko mi się podoba i dlatego idę zawsze przekonana, że zrobię coś innego, a wychodzę zupełnie z czymś innym, więc zobaczymy, czy tu będzie błękit, ale na pewno już nie będzie tak mocno rażąco, ale nie skraca paznokci na wakacje, zostawiam je na maksa długie. Dobra, do zobaczenia kochani, ja zabieram się za gotowanie ryżu i szykowanie gołąbków i odzywam się do Was później. Witam ponownie po dość długiej przerwie. Jestem z Ignasiem na placu u zabaw. Naszym, tym koło domu. Pięknie, Ignacy! Świetnie. Poszaleliśmy troszkę i powiem Wam, że długo mi to zajęło. 3 godziny mnie chyba w domu nie było. No o 10 wyszłam, więc nie było mnie 4 godziny. Dobrze, synku, tutaj połóż koło mnie, jak zjedziesz ze ślizgawki. I to są moje nowe paznokcie. Przepiękne, błękite paznokcie. Ja Wam tutaj wkleję zdjęcie albo napiszę, co to były za lakiery.
takie, a u stóp mam bardziej smerfne z kryształkami szwarowskiego, to też Wam pokażę później, dlatego że mam nogi całe w piachu, więc może, no dobra. Widzicie moje stopy? Troszkę? Takie smerfne niebieskie paznokcie, przepiękne wyszły. Jak zwykle jestem bardzo zadowolona i dziękuję Ci, Dorotko, za tak dobrą robotę. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Właśnie Ignacy ze mną siedzi właśnie na piachu. Mamy tu tylko wodę. Zjedliśmy obiadek. Ignacy z niej jadł pięknie gołąbki, które robiłam właśnie rano. Nawet Wam nic nie pokazałam i ani jeden gołąbek nie został. Powiem Wam, że nie wiem dlaczego. Tak mało farszu mi wyszło. Robiłam z dwóch woreczków ryżu i z jednego z pół kilograma mięsa z łopatki. I wyszło mi tyle, że gołąbków było 3, 6, 9, 11. 11 i wszyscy zjedli. Moja teściowa, mój mąż, babcia, Ignaś. Ja już jednego na koniec. Teraz wpadam do domu, to jeden zjadłam. I tyle, ale naprawdę dobre wyszły, bardzo dobre. Jestem cała spocona, jest tak gorąco, mówię Wam, mimo że nie wygląda, bo ja w długich spodniach pojechałam, ale jednak się zgrzałam. Pokazałam Wam auto, jakie stoi w tej chwili u mojego taty. I powiem Wam, że wow, widzieliście w ogóle to auto, jaką ogromną miał pakę, marzenie w ogóle, takie auto to marzenie, ale to trochę tak wielkości tira. I wczoraj to auto, nie wyobrażacie sobie nawet tego, przewoziło wielbłądy i takie krowy afrykańskie do zoo w Czechach i coś się właśnie zepsuło. I trafiło do mojego taty do naprawy i znowu powiedziałam, nie? Tak, więc takie auto dzisiaj Wam pokazałam i co Wam zdążę? I pokazałam Wam jeszcze warzywa, jakie kupiłam w warzywniaku, tym najlepszym, którego nigdy nie omijam, jak idę robić paznokcie. Dobra, ja w tej chwili kończę, już trochę odpoczęłam i lecę się tam wspinać z synkiem. Poganiamy troszkę, a później zobaczymy. Mieliśmy puszczać latawiec, ale wiatru prawie że w ogóle nie ma. Na latawiec niestety się nie uda. A na moim podwórku już coraz więcej tych pysznych dobroci dojrzewa, czyli malinki. Malinki dojrzewają, niech szybko dojrzewają, bo uwielbiamy maliny. A tu aronia, której jeszcze raczej sporo czasu trzeba, żeby pięknie dojrzała na nalewki, soki i tak dalej. A tu jeżynki. Tak, jeżynki, którym też jeszcze sporo czasu trzeba, ale zobaczcie, ile ich będzie. Niam. I pokrzywa oczywiście. Wszędzie musi się znaleźć pokrzywa. Poczekajcie, przejdę przez tą aronię. Zobaczcie, ile będzie jeżyn w tym roku. Czyste szaleństwo. Ciekawe, kto pierwszy je zje. Ja czy szpaki? Tu mamy mirabelki, które też dopiero dojrzewają, więc oczekujemy na nie. Ale też ich troszkę będzie. Tutaj piękny orzech, który też właśnie rodzi. Jak widzicie, przepięknie rodzi. Dwa orzechy w sumie, więc niech się zapładniają i rozmnażają. O! I niech rodzą nam przepyszne orzechy. Tu mamy jabłonki. Trochę oprowadzam Was po moim podwórku, które pojedyncze jabłuszka już wyglądają fajnie, ale też jeszcze potrzeba czasu. Jeszcze Wam chciałam pokazać, jak nasza wierzba się rozrosła. Zobaczcie, to jest po prostu szaleństwo. Usycha co jakiś czas jakiś badyl, którego odcinamy, ale jest tak wielka, tworzy normalnie dach taki na naszym podwórku. No i uważam, że to jest właśnie takie urokliwe, że jest tutaj po środku tylko jedno takie drzewo. Naprawdę duże i przycinane co jakiś czas. Tu podchodzimy właśnie do brzoskwini, ja podchodzę. Jak widzicie, pojedyncze owoce, ale raczej takie małe. Wolałabym, żeby ta brzoskwinia rodziła mniej, a większych owoców. No ale trzeba doczytać, jak ją pielęgnować, żeby się tak działo. Ale nie ma co, takich maleńkich brzoskwiń troszkę będzie. Kolejny ogromny orzech, który pójdzie do ścięcia niestety, ale rodzi orzechy włoskie. Orzechy włoskie, troszkę ich zobaczyć możemy, może nie będzie tego dużo, ale jednak daje rady. Kolejna jabłonka, którą ja lubię najbardziej. Zdecydowanie uważam, że tu rosną najlepsze jabłka. Jest to jabłonka przed wejściem do naszego domu. Tu jest śliwka, która umiera śmiercią naturalną. Troszkę śliwek będzie, ale już kupę gałęzi musieliśmy pościnać. Z tego względu, że były uschnięte. Ale powiem Wam, że śliwka nie jest głupia. Sama się wyrodziła u nas za płotem i zaraz Wam pokażę, gdzie ją posadziliśmy. I tutaj właśnie mamy tą śliwkę. Już jest takiej wielkości, a była malutkim drzewkiem. Więc tylko czekać, aż ona zacznie rodzić. Tu akacja, a tutaj pigwa, która w tym roku, przyznam, że jest bardzo biedna. Tu widzę owoc i to tyle zdążyłam, tyle udało mi się wypatrzeć. I tam na górze kilka maleńkich.
Jestem już po raz ostatni. Tak naprawdę przyszłam się pożegnać, ale jeszcze coś Wam pokazać. Ja już jestem po wieczornej pielęgnacji, u mnie standardowo 18:24. Jestem już wykąpana, wydepilowana po pielęgnacji twarzy i całego ciała. Ignacy już leży w łóżeczku, dlatego że był dzisiaj tak padnięty, postanowiliśmy razem się szybciej wykąpać. Tylko że u mnie jest taka różnica, że jak widzicie, ja na piżamę jeszcze założyłam ciepłą bluzę, zaraz założę ciepłe skarpety i uciekam sobie na podwórko z komputerem, żeby robić dla Was ten film. I więc dlatego jestem tak ciepło ubrana. Co jeszcze Wam chciałam pokazać? Pokazać Wam kilka rzeczy, jakie udało mi się ostatnio kupić znowu w H&M-ie, bo ja mam w tył jeden filmik, jeden haul, kolejny haul zakupowy z H&M-u, ale to taki mieszany. Ja, mąż, dziecko, to na pewno na dniach się pojawi, ale dodatkowo chciałam Wam pokazać trzy rzeczy, które sobie ostatnio kupiłam, dlatego że kupiłam Ignasiowi cztery koszulki, ale poszły one do prania, znaczy one już tutaj leżą, ale są do prasowania, bardzo nieatrakcyjnie wyglądają, żebym Wam je tak pokazywała. Po prostu postanowiłam, że zobaczycie Ignasia w tych rzeczach nad morzem. Mężowi kupiłam dwie koszulki i sobie trzy rzeczy, które już Wam właśnie pokażę. Oczywiście na sale'u, na promocji kupiłam sobie taką czarną bluzkę, taki bardzo letni wzór. Jak widzicie, ona jest gołym brzuchem, ale ja nie mam zamiaru odsłaniać brzucha. Mój brzuch to nie jest najatrakcyjniejsza część mojego ciała, ale ja uwielbiam nosić takie krótkie topy do spódnicy ołówkowej z wysokim stanem, albo do tej rozkloszowanej, co mam, czarną, też z wysokim stanem, i myślę, że to po prostu ta bluzeczka i do tego właśnie ta spódnica z wysokim stanem, ta rozkloszowana, będą się prezentowały super. Więc taka bluzka, i ona jest właśnie czarna, wiązana z tyłu, i z tyłu również ma taką dziurę na plecach, więc jest to typowo bluzka, którą nosimy bez stanika. Ja nie mam takich oporów absolutnie, mam niewielki biust, ja lubię w ogóle chodzić bez stanika, więc ja się tam nie krępuję, więc mam taki stanik, który się tylko przykleja, taki, wiecie, silikon nowy, ale i tak wolę chodzić bez stanika, więc standardowo jak to ja. I ta bluzka była przeceniona, jest to rozmiar M, przeceniona z 409,90 na 30 zł. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w której jutro planuję iść do pracy, miałam tych rzeczy nie nosić jeszcze przed wyjazdem, ale nie mogę się powstrzymać. Jest to piękna niebieska bluzka z takim dekoltem, tutaj zaokrąglona, ale dekoltem Carmen. I przepraszam, najmocniej. Ona była najmocniej przeceniona, bo z 38 zł na złotych 50. Co ja powiedziałam, z 38 zł? Ale przecena. Rozmiar 38 chciałam powiedzieć, a kosztowała 99,90 i była przeceniona na 50 zł. Również rozmiar tam M, tu 38. Więc no jest po prostu piękna, do zwykłych jeansów, białe tenisówki, tak samo ołówkowa właśnie spódnica, to co ja lubię najbardziej, na lato przyda się. Mam nadzieję, że choćby jedną rzecz z tych wszystkich zdołam założyć nad morzem, że pogoda nam na to pozwoli, bo z tego co słyszałam, ma być bardzo w kratko, 18 stopni, 24, 22, 21, mi temperatura 20, 21, 22 odpowiada jak najbardziej, w ogóle tak mogłoby być cały czas, bo nad morzem ja zupełnie inaczej odczuwam tą temperaturę, byleby nie padało, to już sobie na bank zorganizujemy czas, byleby nie padało. Ostatnia rzecz dla mnie jest to właśnie taka długi rękaw już, cudowna koszula, ona już jest wymiętolona z każdej strony, dlatego że ja w niej chodziłam wczoraj i właśnie ją muszę zabrać do prania ręcznego, dlatego że jak zwykle wiecie, w pudrze jest cała, więc to jest taka, o, koszula ma tak dekolt na guziczki, długa, długa za pupę, ten tył jest bardzo długi, może spokojnie robić za sukienkę i powiem Wam, że to jest błękitno-biała, ona jest tak mięciutka, tak przyjemna i ma takie zwężania po bokach, to by trzeba było zobaczyć na człowieku, żeby to najatrakcyjniej Wam pokazać, czyli tę koszulę możemy skrócić i wydłużyć, bardzo fajna i ona kosztowała, nie pamiętam ile, kosztowała 40 zł, tak. A z ilu? No niestety metkę wyrwałam. I ostatnią rzeczą, jaką mogę Wam pokazać, są to parasolki. Dlatego mówię w liczbie mnogiej, mimo że mam jedną, dlatego że jedną tą parasolką obdarowała mojego siostrzeńca. Same możecie zobaczyć, ile parasolki kosztowały dla dzieci. I jest to parasolka przeceniona z 24,90, oczywiście dla chłopców, motyw Star Wars. Więc bardzo na czasie i taką kupiłam, mówię, Oliwerkowi i Ignacemu. I to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Dzień miałam dosyć intensywny, mimo że to dzień wolny, ale u mnie przeważnie najbardziej intensywne dni są właśnie w dni wolne. Jutro ranka, więc o 5 rano muszę wstać. I co? I tyle, kochani. Co Wam mogę powiedzieć, to załatwiłam dzisiaj przegląd, znaczy załatwiłam, oczywiście pomaga mi w tym niesamowicie bardzo moja mama, więc załatwiony mam przegląd, Polusia, i teraz czeka mnie, właśnie jutro o pracę muszę lecieć. Lecę wyrobić tablicę i lecę ubezpieczyć moje auto, bo tak jak mówię, jest duża szansa, że tym autem nad morze ruszymy. Chociaż dzisiaj dzwonili tam z firmy, to aż wiecie, w Łodzi,
tak, do Łodzi poleciały te nasze tryski, że wszystko jest super, że robią, zregenerowali wszystkie cztery i no, mamy nadzieję po prostu, że dojdą na czas i nasz mechanik po prostu zdąży zrobić to auto nam na czas, no więc wiecie. A gdybyście mieli jakieś pytania, dlaczego twój tato mechanik, do taty nie oddajesz auta? Dlatego, że ja tatę bardzo chcę odciążyć. Mój tato ma tyle roboty i tak, wiecie, kiedy wiem, że będzie się coś działo z moim autkiem, to nie będzie problemu. Ale po prostu ja nie chcę taty obarczać takimi, wiecie, problemami właśnie teraz dla nas. Szukaj, kombinuj i reperuj, bo tak jak mówię, ma wystarczająco dużo roboty i nie chcę mu dokładać. To tylko z tego względu, żeby nie było zaraz pytań, czemu do taty nie dajesz, skoro masz tatę mechanika. Dobra, kochani, ja już zakochałam się w moich paznokciach. Przepiękny kolor. Przepiękny, naprawdę. Dziękuję Wam serdecznie za ten film. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie, oczywiście. No i co? Może tak jest lepiej w tym świetle. Tak powinnam do Was mówić. Nie, ale rzeczy wtedy nie mogłabym Wam pokazać. A zresztą, do zobaczenia w następnym filmie, kochani. Trzymajcie się ciepło. Pa!